Trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Trwa gala KSW 91, z nami Wiktoria Czyżewska. Uśmiech od ucha do ucha po zwycięstwie z Petrą Czastkową. Po prostu gratuluję. To nie będzie pytanie na początku. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Krótko trwała ta walka, ale paradoksalnie dużo się w niej działo. Zaczynamy od faulu. Widzimy, co się dzieje nad prawym okiem. Te paluchy wylądowały dość mocno ze strony Petry. Tak, no Petra też w poprzedniej walce z Alon Kraft chyba zrobiła to samo, ale wszystko było ok, mogą kontynuować walkę, to najważniejsze. No drugi raz też dostałam, ale na szczęście szybko walka się skończyła, także nie odczułam. Czy uważasz, że Petra Czastkowa wchodzi na twojego Instagrama? Bo ja uważam, że nie. Ja uważam, że wchodzi na Instagrama mojego klubu, także ja mam prywatne konto, także no nie zobaczę wszystkiego. Ale jak można obrać taką taktykę na walkę z tak świetną stójkowiczką jak ty? No ja się łapałem za głowę, byłem no zdezorientowany na samym początku. Okej, wszedł jakiś prosty cios z jej strony. Na początku wszedł, dlatego że stanęłam w normalnej pozycji, a Petra była z Majkutem, ale później wyczułam i zmieniłam pozycję. Mi się wydaje, że to już po prostu jest taki jej styl. Ona ma 12 walk za sobą i bardzo podobnie biła się w każdej walce. Akurat z Adam Kraft biła się bardzo, bo były to bardzo równe pojedyny, dlatego że one miały obydwie mają bardzo podobny do siebie styl, a już gdy Natalka Baczyńska narzuciła na nią presję, to gdzieś się pogubiła. I wydaje mi się, że to też jakby z wiekiem nie nauczysz się nowych rzeczy i nawet jeżeli szlifowali jakieś taktyki i tak dalej, no to jednak wychodzisz do walki, jest stres i wszystko się miesza w głowie. Powiedz nam, co ty przygotowałaś na ten pojedynek, bo pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to ta właśnie zmiana pozycji. I po tych zmianach pozycji wchodziły te ciosy. Kopnięcie na wątrobę. No powiem ci jedno, Petra Czastkowa w taki sposób na KSW nie przegrała. A ja ci powiem jeszcze jedno, mam bardzo mocne kopnięcia. Nie chciałbym tego przetestować. Nie, no, oczywiście żartuję, no mieliśmy taktykę, wiadomo. Tak jak widziałeś, była ta pozycja w prawa, czyli ten Majkut. Majkut z Majkutem to jest bardzo rzadkość, że się biją ze sobą, a ja wiedziałam, że mam dobrze przećwiczone tą stronę. Oczywiście mój trener też mówił, że lepiej będzie, jak będę się biła z Majkuta. No i po tym pierwszym strzale, który dostałam, no to jednak uznałam, że to będzie lepsza pozycja. A to czego ty się spodziewałaś od Petry? Bo mam wrażenie, że można się było spodziewać, że ona obierze jakąś taktykę właśnie na ciebie, że może będzie szukać obaleń, a ona nie. Mam wrażenie, że ona się chciała z tobą bić. Czy byłaś na to w ogóle przygotowana? Powiem ci szczerze, że szykowałam się na to, że będzie możliwe, chciała klinczować. Bardziej klinczować niż obalać, bo ona raczej nie obala, jeżeli obala, to z jakiś tam klinczu. I bicie z kontry w momencie, w którym ja bym się podpaliła i poszła za mocno na nią, to gdzieś tam tymi swoimi długimi łapkami by mnie chciała skontrować. Aczkolwiek no wyszło tak jak wyszło, widzieliście. No wyszło pięknie. Zastanawiam się, bo często padają takie pytania o rewanż. A zastanawiam się, czy chciałabyś się jeszcze raz zmierzyć z Sandrą Suchar, jakby, żeby sprawdzić się w swojej najlepszej dyspozycji. Dużo mówiłaś o tym, o swoich problemach przed tamtym pojedynkiem i zastanawiam się, czy chciałabyś wrócić do tego miejsca, w którym się potknęłaś, nie tylko ze swojej winy. No oczywiście ta porażka boli najbardziej i na pewno będę chciała wrócić do tego rewanżu. Zobaczymy, jakie będą propozycje ze strony KSW. Zobaczymy też, jak podejdą do tego wszystkiego moi trenerzy. Musimy usiąść, pogadać, no bo wiadomo, tu walka skończyła się bardzo szybko. No ale z każdą kolejną walką będą trudniejsze przeciwniczki, ale myślę, że do tego rewanżu prędzej czy później kiedyś dojdzie. Co powiedzieli trenerzy? Co powiedział Marcin Kij? Co powiedział Artur Sowiński po tym pojedynku? Byłam tylko na chwilkę napić się wody i leciałam od razu do lekarza, także zaraz się dowiem, co tam mi powiedzą. Pewnie dostanę ochrzan za ten jeden strzał. Myślę, że cię oszczędzą mimo wszystko, bo pojedynek był bardzo efektowny. A co się czuje w tym momencie, kiedy pojedynek się kończy? Bo to był bardzo fajny obrazek. Od razu się mocno wzruszyłaś, gdzieś wyrzuciłaś ochraniacz na szczękę. Dla mnie to był szczególny moment, no bo ta przegrana ostatnia i nie ukrywam, były to ciężkie miesiące generalnie dla głowy i ogólnie jakby dla mnie, no bo bardzo długo byłam bez porażki w amatorskim sporcie i właśnie i tutaj w zawodowym. I czułam naprawdę emocje, bo dużo poświęciłam, dużo poświęciliśmy razem z teamem, bo to nie jest tak, że ja tylko trenuję, a każdy ma resztę swoje zadania, tylko tutaj jesteśmy naprawdę zmobilizowani i od strony mentalnej, po stronę treningową, po taktykę, po wszystko, no to ja nie jestem tutaj sama, bo sama to pewnie bym wyszła, może bym kopnęła high kicka na głowę, to co pamiętam z karate i to by było tyle, a strategię jednak układają mi trenerzy, trener.
Także jakby to im wszystko zawdzięczam i po prostu się wzruszyłam, bo dużo teraz przekładałam na ten sport i chciałam już ukoronować jakby tym pięknym zwycięstwem, jakby całe moje miesiące moich treningów. Boże, to jest satysfakcja, że mogłaś pokazać od razu tym, co pisali o przehajpowanej blondii, że jakby się mylili? Wiesz co, ja to przehajpowana blondii, to można powiedzieć, że sama to rozkręciłam na Twitterze, bo mnie totalnie bawi ta ksywka i mi ona pasuje, no bo jakbym się miała wszystkim przejmować, to pewnie bym wylądowała w psychiatryku prędzej czy później, także przehajpowana blondii dzisiaj wygrała przed czasem, pozdrawiam. No powiem ci, lepiej się nie da zagrać na nosie tym, którzy cię nie lubią. No zdecydowanie, no zobaczymy, co będą pisać. Masz jakiś sposób, bo rozmawialiśmy po ważeniu, powiedziałaś, że chciałaś pochillować, pozwiedzać trochę Liberca. Zastanawiam się, bo nie wiesz, czy kiedyś wrócisz, zawodnicy o tym zapominają, a czy jest jakiś sposób już na świętowanie, czy coś wymyśliłaś, jest jakiś pomysł na to? Ogólnie miałam urodziny niedawno i niestety, niestety ich nie mogłam świętować, to były 20 urodziny, także dla mnie takie szczególne ważne, no bo już nie jestem nastolatką. Także no na pewno coś będę myślała, jest mój tata też tutaj, którym chciałabym się zobaczyć, bo on przeżywa to jednak najbardziej i mama. Już dzisiaj go widziałam, jak dawałam mu bilety, że po prostu tam były łzy w oczach i czekanie, no bo niestety on nie ma wpływu na to, jak ja się zaprezentuję, a może mi się zawsze coś stać, a jednak jestem jedyną córką, jedynaczką. Także na pewno będę chciała spędzić ten czas bliskimi, z przyjaciółmi, bo nie miałam możliwości, ponieważ no nie mogłam świętować, nie mogłam chodzić na imprezy, bo wszystko poświęcałam treningom, także myślę, że będzie jeden taki tydzień, w którym będę chciała się ze wszystkimi spotkać i też im podziękować za to, że czekali na mnie, no bo zawsze byłam w tych przygotowaniach. No to gratulujemy w takim razie i życzymy tak miłych spotkań. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.